Uczniowie dzięki szkoleniu przeprowadzonemu przez przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowej Inspekcji Pracy poznali podstawową wiedzę na temat występujących na wsi zagrożeń. Zagrożeń dla życia i zdrowia, ale też poznali wiedzę, jak uchronić się od niebezpieczeństwa. Dzisiejszy czwarty już konkurs sprawdza wiedzę. Uczniowie starszych klas, drużyna dwuosobowych. Są to uczniowie z Mrowin, Zastróża i Bramowic, czyli wszystkich wsi wiejskich gmin Żarłów. Wezmą udział zaraz tutaj w konkursie. A młodsze dzieci brały udział w konkursie plastycznym. Po prostu formie plastyczną wyraziły swoją wiedzę na temat zagrożeń na wsi. W konkursie biorą udział dwie osoby. Każda drużyna odpowie na 5 pytań. W imieniu drużyny odpowiada jedna osoba, tak zwany kapitan. Więc proszę o numer pytania. 3. 3, tak? Nie będę czytał. Wal przegubowo-teleskopowy powinien posiadać osłonę. A. Przynajmniej od strony ciągnika i maszyny. Przynajmniej od strony, przepraszam, przynajmniej w środku części wału. C. Powinien być osłonięty na całej długości. Prosimy o odpowiedź. C. Tak, zgadza się. Szesnaście, tak? No więc dobrze. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatora? A. Tlen. B. Wodór. C. Acetylen. Wodór. Dlatego mówiłem, że akumulator jest napełniony kwasem i wodą. Zapraszamy drużynę, która zajęła pierwsze miejsce w quizie, czyli drużynę z Imbramowic. Ja was proszę, żebyście podeszli do mnie, dobrze? Macie tutaj jeszcze gratulacje dla szkoły, nie? Następna drużyna proszona jest, czyli drużyna zdrowia. Gratulujemy. Proszę, chłopcy. I kamizeleczka, żebyście byli widoczni. Jest moment drugi.